W tym nagraniu zajmiemy się rysowaniem wzorów elektronowych kropkowych dla kilku wybranych związków chemicznych. Zacznijmy od kationu amonu. Najpierw wyznacz liczbę wszystkich elektronów walencyjnych. Skorzystaj z układu okresowego pierwiastków. Azot ma 5 elektronów walencyjnych, a każdy z atomów wodoru ma 1 elektron walencyjny. W sumie mamy tu 9 elektronów walencyjnych. Ale czy oby na pewno? Zobacz, ładunek całego jonu wynosi +1. Mamy do czynienia w tym kationie z 8 elektronami, a nie 9. Przejdźmy dalej. Azot jest głównym atomem, atomem centralnym, więc umieść go w środku. Atomem centralnym jest najmniej elektrojemny atom w danym związku chemicznym, z wyłączeniem atomu wodoru. Atom azotu będzie tworzył wiązania chemiczne z 4 atomami wodoru. Do utworzenia tych wiązań zużyliśmy 8 elektronów walencyjnych, więc są to wszystkie elektrony walencyjne, jakimi dysponowaliśmy. Przedstawiona tu molekuła jest kationem, więc biorę wszystko w nawias kwadratowy i stawiam plus w prawym górnym rogu. Wzór elektronowy kropkowy kationu amonu gotowy. Wyznaczmy ładunki formalne dla atomów znajdujących się w kationie. Zacznijmy od atomów wodoru. Każdy z atomów jest połączony za pomocą pojedynczego wiązania z atomem azotu, więc aby obliczyć ładunek formalny każdego z nich, wystarczy od elektronów walencyjnych atomu wodoru odjąć połowę liczby elektronów tworzących wiązania z danym atomem wodoru. Czyli odejmujemy 1 i liczbę elektronów niewiążących znajdujących się na atomie. Atomy wodoru nie posiadają takich elektronów, więc odejmujemy 0. Ładunek formalny wynosi 0. Teraz obliczmy ładunek formalny dla atomu azotu. Azot ma 5 elektronów walencyjnych. Ten atom azotu tworzył 4 wiązania, czyli od 5 odejmujemy 1/2 z 8 elektronów wiążących. Zauważ, że ten atom nie posiada niewiążących par elektronowych. Ładunek formalny wynosi tu 1. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Kwas siarkowy 6. Ponownie zaczynamy od obliczenia wszystkich elektronów walencyjnych. Atom wodoru ma 1 elektron walencyjny. Atom siarki ma 6 elektronów walencyjnych. Każdy z atomów tlenu również posiada 6 elektronów walencyjnych, co w sumie daje nam 2 + 6 + 4 × 6, 32 elektrony walencyjne. Teraz szukamy atomu centralnego. Nie zwracasz uwagi na atom wodoru i wśród pozostałych atomów szukasz tego, który jest mniej elektrojemny. Atom siarki i atom tlenu znajdują się w tej samej grupie w układzie okresowym pierwiastków. Czy pamiętasz, jak zmienia się elektrojemność w danej grupie? Jej wartość maleje wraz ze wzrostem numeru okresu. W tym związku chemicznym atomem centralnym jest atom siarki. Będzie on połączony z 4 atomami tlenu, a 2 spośród tych 4 atomów tlenu będą połączone jeszcze z 2 atomami wodoru. Zobaczmy, ile elektronów walencyjnych zostało zużyte do utworzenia wiązań pomiędzy tymi atomami. Każde wiązanie to 2 elektrony. Mamy tu póki co 6 wiązań, więc wykorzystaliśmy już 12 elektronów. Pozostało jeszcze 20 elektronów walencyjnych. Postarajmy się rozlokować te elektrony. Atomy pierwiastków w najprostszych przypadkach, czyli w przypadkach wykluczających blok energetyczny D i F, po to tworzą wiązania chemiczne, aby uzyskać dublet lub oktet elektronowy. Więc rozpiszmy te 20 elektronów tak, aby atomy miały oktet lub dublet elektronów walencyjnych. Atomy wodoru dążą do dubletu i te atomy wodoru dzięki utworzeniu wiązań chemicznych z atomami tlenu te dublety już posiadają. Idźmy dalej. Ten atom tlenu jak na razie ma 4 elektrony. W takim razie brakuje mu jeszcze 4 do oktetu. Podobnie będzie miał ten atom tlenu. Natomiast te 2 atomy tlenu w chwili obecnej mają po 2 elektrony, więc do oktetu brak im jeszcze 6 elektronów. W przedstawionej tu sytuacji atom siarki ma już 8 elektronów. Policzmy, czy rozdysponowaliśmy wszystkie elektrony walencyjne. Tak, rozrysowaliśmy 32 elektrony. Obliczmy, jaki jest ładunek formalny poszczególnych atomów w tej cząsteczce. Atom tlenu Ma on 6 elektronów walencyjnych. Odejmujemy od nich połowę elektronów wchodzących w skład wiążącej pary elektronowej. Czyli odejmujemy 1/2 i odejmujemy jeszcze elektrony wchodzące w skład niewiążących par elektronowych. Ładunek formalny wynosi tu -1. Tak samo będzie w przypadku tego atomu tlenu. Czyli tutaj też mamy ładunek formalny -1. Przejdźmy do atomu siarki. Siarka ma 6 elektronów walencyjnych, 4 pary wiążące i 0 par niewiążących. Wychodzi, że ładunek formalny wynosi tutaj 2. Teraz kolejne atomy tlenu. 6 elektronów walencyjnych, odjąć 1/2 z 4 elektronów wiążących, odjąć 4 elektrony niewiążące. Ładunek wynosi 0. Pozostały nam jeszcze atomy wodoru. Mają one po 1 elektronie walencyjnym i tworzą jedno wiązanie, więc ich ładunek formalny wynosi 0. Zobacz, w tej strukturze mamy wiele ładunków formalnych różnych od zera. Podpowiada nam to, że ta struktura jest bardzo niestabilna i prawdopodobnie nie spotkamy jej w rzeczywistości. W takim razie spróbujmy rozrysować jeszcze inną strukturę dla kwasu siarkowego 6. Tym razem przenieśmy kilka elektronów niewiążących i utwórzmy z nich pary wiążące. A następnie zobaczmy, czy wpłynie to na zmniejszenie liczby niezerowych ładunków formalnych. Wezmę 2 elektrony z tego górnego atomu tlenu i przenoszę je tutaj. A te 2 elektrony przeniosę tutaj. Dzięki temu utworzyłam 2 wiązania podwójne. Przypiszmy ładunki formalne w tej cząsteczce. Górny atom tlenu i dolny atom tlenu mają po 2 niewiążące pary elektronowe. Ładunki formalne tych 4 atomów pozostają takie same jak w poprzedniej strukturze. Otoczenie tych atomów nie uległo zmianie. Obliczmy ładunek formalny dla tych 2 atomów tlenu. 6 elektronów walencyjnych, odjąć połowę z 4 elektronów wiążących i odjąć 4 elektrony niewiążące, to daje nam 0. A w atomie siarki mamy 6 elektronów, odjąć połowę z elektronów wiążących, czyli spośród 12 elektronów, to ponownie powoduje, że ładunek wynosi 0. Okazuje się, że ta struktura jest bardziej stabilna. Jeśli policzysz teraz elektrony siarki, okazuje się, że ma ich aż 12, a nie 8. Jednak to już w kolejnych nagraniach omówię, jakie wiązania tu powstały. Okaże się, że będą tu wiązania koordynacyjne.